więc tak. Dominik, jak pierwsze wrażenia po zwycięstwie w Lidze Mistrzów? Jakie odczucia? No niesamowite, mega się cieszę. 3 miesiące temu tutaj przychodziłem do Was i tak sobie myślałem, no fajnie byłoby się dostać do najlepszej czwórki i zagrać w finale, a dzisiaj świętujemy, bo zdobyliśmy mistrzostwo i jesteśmy najlepsi w Europie. Naprawdę mega uczucie i zapamiętam to do końca. Naprawdę będzie to w głowie do bardzo długo. Super, a Ty, Rafał, jako najmłodszy zawodnik tego zespołu, spodziewałeś się, że przyjedziemy do Werony i wygramy te trofeum? Spodziewałem się po tym, jak wyglądałeś na treningach, po tym, jak prezentowaliśmy się w polskiej lidze. Wiedziałem, że tutaj przyjedziemy, zdobędziemy złoto. Dla mnie to jest piękne doświadczenie, widząc jak my, jako drużyna, podnosimy się po porażce w plus lidze i zapominamy o tym, przyjeżdżamy tutaj i wygrywamy najcenniejsze trofeum w siatkówce na świecie. Widać po uśmiechu, że jesteś mega zadowolony. Kornel, doświadczony zawodnik z Aksy Kędzierzyn-Koźle, kilka lat już w tym klubie, no i w końcu upragniony złoto Ligi Mistrzów. Jak wrażenia? No panie Bartku, powiem szczerze, że w życiu bym się nie spodziewał, że jeszcze z moim ukochanym klubem będę mógł zagrać w finale Ligi Mistrzów i podnosić to trofeum, także no nie do opisania naprawdę słowami to, co się teraz dzieje i zapracowaliśmy sobie przez cały sezon naprawdę. Ciężka robota od w zasadzie połowy lipca aż do początku maja i teraz możemy naprawdę się cieszyć i świętować, celebrować. Bartek, a jeszcze Ty powiedz, jak Ty się czujesz, jakie Twoje wrażenie, jakie uczucia? Teraz się wszyscy uśmiechamy, ale pół godziny temu wszyscy płakaliśmy ze szczęścia.